Hejka, moi drodzy, z tej strony Deseo, witam was w kolejnym odcinku Fatal Frame, już ostatnim. No i co, przechodzimy sobie, słuchajcie, przez te podwójne drzwi i zmierzamy ku końcowi. Ostateczna godzina. To są, słuchajcie, właśnie ta miejscóweczka z... Musimy zrobić zdjęcie. Z tych takich zlepków koszmaru, które zawsze możemy dojrzeć na samym początku, zanim już wejdziemy dogłębnie w dany koszmar. Dobrze. Jak to wygląda z życiem? Ono nas, mamy je na takim samym poziomie, jakim mieliśmy. No i to jest, słuchajcie, przejście, w którym utknął kij na zawsze. Po pierwsze robimy zdjęcie jednej z pań. Po drugie musimy zbadać klatkę. I tak, moi drodzy, się to niestety odbyło. Słyszycie kołysankę? Kołysanka jest odśpiewywana po to, aby kapłanka spała. Bardzo ładna jest ta kołysanka, ale ona mnie przeraża, jeżeli być szczera z wami. Nie wiem, czy tu mogę już zrobić zdjęcie? Jeszcze nie mogę, jestem za wysoko. Tu chyba nie dam rady zrobić tego zdjęcia. No nie, jestem za wysoko po prostu. Bo my jeszcze chyba z tak wysokiego piętra nie schodziliśmy. My gdzieś tak z połowy, pamiętam, za każdym razem. Zobaczcie, jak jesteśmy wysoko. Ja, słuchajcie, będę ją atakować stopniowo. Było do przewidzenia. Oj, nie zdążyłam. No. Teraz się uda. Na moje nieszczęście to nie jest koniec. Bo będzie ich tu niestety więcej. A takie miejsce właśnie jak ta drewienka do przejścia, to jest troszkę za mało. Miejsca do kajtowania, do biegania. Bardzo długie zejście w dół. No i my właśnie jakoś zaczynaliśmy od tego momentu. Dokładnie od tego.
Dobrze, ja to zapiszę, ponieważ tutaj znowu będą małe upierdliwce. Czy ja ją złapałam? Nie. Teraz ją złapałam? A tą? Teraz tą? No niestety. W ten sposób tylko mogę do nich. O! Tak jest. Pięknie. No, niestety tam mi, słuchajcie, przeszkodziła w tym. Wezmę sobie oczywiście apteczkę. Trochę szybkie są pipy. Oj, to jest takie, słuchajcie, no, beznadziejne. Nie wiem, czemu ona się w ogóle nie odwraca i nie fokusuje, nie ma namierzenia. Czasami to działa, czasami nie. Nie wiem, szczerze mówiąc, o co chodzi. Nic, użyj kolejnej apteczki 5 lat później. I tak muszę użyć tych apteczek, i tak muszę, słuchajcie, użyć tych apteczek. Chociaż strzel, nie wiem. Wybaczcie. Co za śmierdzielice. Trochę długo to trwało. Ale tu na dole na 100% będzie jeszcze walka, z tego co kojarzę. O, tam coś leży. Amana. Podnieś to. Mam pamiętnik. Miałam sen o nim. Przybył przede mną, kiedy miałam zostać obsunięta w dół właśnie w tej klatce. A jakby te babeczki, które ją strzegły, nie odnotowały jego obecności. To był mój sen po wszystkim. Wyciągnął rękę, ja również. Tylko 4 palce. A wystarczyłoby dotknąć. Nie mogliśmy się dotknąć. No dobra, dawać mi tą walkę. Tutaj jeszcze będzie jakaś. Chyba. Albo inna.
coś tu leży. Mamy film. Czyli jednak tam nie walczyliśmy. No dobrze. Czy tutaj nie trzeba było żadnego zdjęcia robić? Nie, gdzieś tutaj będzie przerwany most. Można chyba zrobić zdjęcie jakiemuś duszkowi. Może tutaj? Też nie. Sprawdzam każde potencjalne miejsce na coś takiego. Też nie. A tu? O, coś się tu świeci. O, jest. No i dobra, słuchajcie, wchodzimy w podwójny... Tak. I przed nami ostateczna, kochani, walka. Głupia zresztą, od razu wam mówię. W sensie jest taki moment, że ona może nas dotknąć i zabić tylko jednym dotknięciem. Idziemy na rzeź. Ja sobie już w ogóle zmienię na ten lepszy film, a tak na dobre mogę sobie zrobić, wiecie, ten w ogóle najlepszy. Ale na razie zostaniemy przy tych. Rika! In my dreams, No i właśnie tak, moi drodzy, to wyglądało. Tak się to podziało.
Nie wiem, czy ja dam radę ją pokonać. No jest głupia. Dobra, użyjmy sobie może apteczek. No i to jest, słuchajcie, głupie. Tu trzeba przed nią uciekać, bo jak ona nas dotknie, to jest koniec. To dosłownie chwilę trwa. Ale zanim popadniemy w ten taki stan... O! Zjaniłam to. O! Znowu. Tu jak ona dotknie, to jest koniec. Wtedy kończymy grę. I wtedy jest przesrana. Także cieszę się zawsze, kiedy ten fragment zbliża się ku końcowi. Nie lubię, jak ona się wzbija. O! Ale ją, słuchajcie, trafiłam! O, zjaniłam to. Bardzo tego nie lubię. Tego fragmentu tutaj bardzo nie lubię. To jest takie, możemy trafić na koniec mapy i wtedy jest dramat. Koniec.
always with me, no matter what. You gave me so much because you were with me. Because you were always with me. That's how I survive. That's why I need you to live. Moi drodzy, i tak oto kończy się historia Fatal Frame 3. Dość smutno, ale i pozytywnie. Smuci mnie fakt, że nie dało mi się uratować Kii. Miku na pewno przeżyła, no bo ona jakby nie wyparowała, nie zamieniła się w proch. Tutaj nasza bohaterka przeżyła, chociaż miała chwilę taką, że chciała podążać za swoim narzeczonym Yu, ale Yu na samym końcu powiedział jej, że ona musi żyć, ponieważ dopóki ona żyje, jakaś cząstka jego również. Jeżeli ona umrze, to on przepadnie na zawsze. No i w ten oto sposób nasza bohaterka jakby wyszła z tej klątwy, z tego mroku i odzyskała swoje życie. Jak mam oceniać? Już wam wspominałam, że no, ta część umywa się do części pierwszej i drugiej. Jest generalnie, wszystko byłoby w porządku. Jest fajne urozmaicenie, jest granie kilkoma postaciami, jest okej. Okay. Podoba mi się też nawiązanie do Silent Hill 4. Dlaczego? Dlatego, że nasi bohaterowie, nasza bohaterka tutaj odbywa te wszystkie swoje przygody w koszmarach, tak jak to było w czwórce, po wszystkim budzimy się w swoim apartamencie. Tak mi się to po prostu bardzo kojarzy, także miło i sentymentalnie to wspominam i porównuję. Natomiast za dużo jednych i tych samych pomieszczeń, cały czas jedno i to samo i to jest po prostu męczące. Nagraliśmy około 18 odcinków chyba, ja już nie pamiętam, bo po prostu nie notuję tego. Około 18 odcinków i było praktycznie jedno i to samo.
No, tylko po prostu niektóre nowe zjawy się pojawiały w miarę tego, jak wchodziliśmy dalej jakby do koszmaru, do tej posiadłości. Nie udało mi się po prostu wszystkich przetranslatować tutaj notatek. Główne zamierzenie było takie, główna historia, o której wam mówiłam, czyli była sobie dziewczyna, która kochała faceta, postanowiła zostać kapłanką po śmierci swoich najbliższych w wiosce. Okazuje się, że facet wrócił, znalazł ją przybitą jakby do ziemi, do ściany, no i po prostu musiał zginąć, ponieważ nie wolno budzić kapłanek podczas rytuału. No i tyle, moi drodzy. Nasza bohaterka zamknęła jej symbolicznie powieki i należycie ich pochowała. W nagrodę, widzicie, udało jej się przetrwać. No to tyle z mojej strony, wam dziękuję. Dajcie znać, czy lubicie tego typu horrory. No i co? Widzimy się w kolejnej serii na moim kanale. Do usłyszenia. Pa, pa.